Rozwijanie kompetencji taktycznych i inteligencji piłkarskiej w grze w rondo. Gra w rondo, czy potocznie nazywanego dziadka, jest bardzo popularną treningową grą. Jest lubiana przez zawodników, którzy inicjują ją bardzo często sami przed treningiem. Jest to zrozumiałe, ponieważ to jest też świetna zabawa. Natomiast często jest ona traktowana jako zwykła rozrywka przed rozpoczęciem treningu. Gra w rondo jest jednak bardzo pożytecznym narzędziem w rozwijaniu umiejętności technicznych takich jak technika podania, precyzji, siły podania, zmiany tempa gry, granie na jeden lub dwa kontakty, podanie na odpowiednią stopę. Te wszystkie aspekty techniczne są oczywiste. Nie zawsze jednak oczywiste jest to, że w rondzie możemy rozwijać również kompetencje taktyczne, rozumienie gry i inteligencję piłkarską. Przyjrzyjmy się chwilę tej grze wykonywanej przez drużynę Barcelony. Możemy zauważyć tu trzy rodzaje podań: podanie do najbliższego zawodnika, podanie pomijające najbliższego zawodnika i podanie penetrujące między zawodników, próbujących odebrać piłkę wewnątrz ronda. Zawodnik z piłką może wykonać pierwsze podanie do najbliższego partnera. Z punktu widzenia progresji w grze, to podanie takiej progresji nam nie daje, natomiast z punktu widzenia przesunięcia przeciwnika jest bardzo istotne. Ponieważ to podanie powoduje, że dwóch zawodników presujących w środku boiska przesuwa swoje ustawienie bliżej piłki, tworząc tym samym przestrzeń w innych sektorach gry. W tym momencie zawodnik przy piłce może wykonać podanie pomijające swojego najbliższego partnera do dalszego partnera, który taką progresję może wykonać. Jeżeli takie podanie zostanie wykonane, zawodnicy środkowi. Na pewno przesuną się, chcąc zablokować taką progresję, ponieważ cały czas mają kontrolę na poruszającą się piłką i są w stanie taką progresję powstrzymać i piłkę odebrać. Te sekwencje podań mają taki cel, aby sterować ustawieniem zawodników presujących w taki sposób, aby sprowokować ich do ustawienia, aby przestrzeń między nimi była na tyle duża, by można było wykonać podanie penetrujące między nimi. W sytuacji meczowej takie podanie eliminuje obydwóch zawodników z działań defensywnych, a jeżeli tych dwóch zawodników jest ustawionych w linii czterech, to to podanie eliminuje całą linię. W tym kontekście gra w rondo ma niebagatelne znaczenie, jeśli chodzi o rozwijanie umiejętności taktycznych. Przyjrzyjmy się jeszcze raz grze w rondo zawodników Barcelony. Sekwencja krótkich podań. Do najbliższego pomijając najbliższego i podanie penetrujące. Jeszcze jedna ważna rzecz. Taki trening może być efektywny w kontekście taktycznym tylko wtedy, gdy zawodnicy wykonują tę grę w sposób świadomy, czyli znają te zasady, rozumieją je i wykonują świadomie. Dziadek, który jest zwykłą rozrywką, nie będzie rozwijał tych umiejętności, jeśli zawodnicy będą grali bezmyślnie. Tak więc, grajmy w rondo jak najwięcej, ale świadomie.